Rok 2017 został ogłoszony przez Parlament rokiem Tadeusza Kościuszki. Kamera Master TV gościła w pierwszym LO na gali podsumowującej ten rok. Pierwsze liceum ogólnokształcące noszące imię tego wielkiego Polaka włączyło się bardzo aktywnie w te obchody i w dniu dzisiejszym podsumowujemy cały cykl uroczystości, wydarzeń związanych z postacią naszego patrona. Tak jak już powiedziałem, nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się przede wszystkim, co było wielką nobilitacją, dwukrotnie gościliśmy w Pałacu Prezydenckim. Raz była to lekcja historii o Tadeuszu Kościuszce pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy, a przed kilkoma tygodniami byliśmy na zaproszenie pary prezydenckiej na uroczystym koncercie poświęconym Tadeuszowi Kościuszce. Także nasza młodzież reprezentowała pod opieką pana Michała Moiskiego naszą szkołę na centralnym zlocie szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, a ten czterodniowy zlot odbył się w Krakowie i kulminacją były uroczystości na Wawelu, a także na rynku głównym w Krakowie. I oczywiście odbywały się również lokalne tutaj wydarzenia, między innymi nasi uczniowie organizowali grę miejską Tadeuszu Kościuszce przy okazji Dni Łukowa, były konkursy wszelakie i wiele wydarzeń promujących także na stronach internetowych, w mediach, były to wydarzenia, które miały na celu uczcić i przybliżyć, przede wszystkim przybliżyć młodym ludziom postać tego wielkiego Polaka, naczelnika w Sukmanie, bohatera dwóch narodów, bo wiadomo, był to bohater Polski, ale także bohater Stanów Zjednoczonych. Tylko w polu biały krzyż, nie pamiętaj już, kto pod nim śpi. Jak my przygotowali uczniowie z klasy drugiej A i drugiej B pod kierunkiem nauczycieli Sylwii Szczygielskiej, Małgorzaty Wartak i Michała Mońskiego. Przez cały rok uczestniczyliśmy w takim projekcie Medalion Kościuszki, który był realizowany wspólnie z chówcem ZHP w Łukowie pod patronatem starosty łukowskiego, a pieniądze na niego przeznaczyła Fundacja KGHM Polska Miedź z Lubina. Udało nam się takie środki pozyskać. No i w związku z tym mieliśmy mnóstwo różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały pokazać młodzieży bohatera narodowego z różnych stron. Więc oczywiście Kościuszkę jako dowódcę, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to tutaj w czasie insurekcji kościuszkowskiej, czy wcześniej w wojnie w obronie Konstytucji,
ale również Kościuszkę jako wybitnego inżyniera, również życie osobiste Kościuszki. Temu wszystkiemu służyły różne przedsięwzięcia. Mieliśmy objazd historyczny, mieliśmy szereg konkursów, konkurs plastyczny, historyczny, fizyczny, konkurs na grę planszową nawet. No i dzisiaj mamy takie widowisko patriotyczne, które ma podsumować cały dorobek tych kilku miesięcy. Mam nadzieję, że młodzież poznała lepiej Tadeusza Kościuszkę, że trochę też odbrązowiła swoje mniemanie o nim, dlatego że każdy człowiek miał również swoje wady, miał również swoje słabostki. No i że dzięki temu ta postać stanie się bardziej znana i będzie inspirowała kolejne pokolenie.